Na początku wszystko było w porządku. Potem Nikola porozmawiała z Jankiem. On jej powiedział, że no nie chce nic, żadnego z nią związku, nic takiego. A ona chciała? Chciała. Była w nim zakochana? Tak. Zaczęła płakać. Wyszłyśmy przed dom. Tam próbowałam ją uspokoić na różne sposoby, powiedzieć, że nie ma sensu płakać. No i wróciłyśmy. I wtedy Nikola powiedziała, że chciałaby spróbować narkotyków. Poznałyście się na tej imprezie? Tak, tak. Zaczęłyśmy gadać, zrobiliśmy sobie po drinku i poszłyśmy do pokoju, w którym siedział mój chłopak z kolegami, no nie? Nie wiem właśnie, co tam się działo. Później tylko wyszła i spytałam się jej, czy wzięła. Ona powiedziała, że tak, więc ja powiedziałam, że w takim razie świetnie, po prostu nie będziemy, no nie mamy o czym rozmawiać, tak i powiedziałam. I tam wróciła do tak jakby dalszego ciągu imprezy z tą dziewczyną. Czy zauważyłaś, że jest pod wpływem narkotyków? Nie, nie, widziałam, że jest pijana, ale czy jest pod wpływem narkotyków, tego nie widziałam. Pojawiła się wersja, iż w czasie tego spotkania mogło dojść do jakichś zdarzeń, które miałyby zostać zarejestrowane przez uczestników i potem publikowane w internecie, co mogłoby się przyczynić do tego, iż doszło do tego nieszczęśliwego zdarzenia. O 7:30 tylko wysłała mi SMS-a o treści: jestem naćpana, jest świetnie, a ty jak się bawisz? Nie odpisano jej na to. Jak szłam, zobaczyłam jej posturę, zrobiłam parę kroków bliżej, zobaczyłam, że wisi. Szybko podbiegłam, drzwi były zamknięte, więc po prostu krzyknęłam, żeby tutaj do mnie przybiegli. I weszłam przez okno, wparowałam, nawet nie wiem, jak to dokładnie zrobiłam. I trzymałam ją, czekałam, aż przyszli. Razem z siostrą i z mamą ją ściągnęliśmy. Ja zadzwoniłam po pogotowie i potem jeszcze robiliśmy jej reanimację.